Dom Kultury Bajka co roku wiosną zaprasza dzieci do udziału w festiwalu piosenki Śpiewający Wróbelek. W tym roku odbyła się 21. edycja imprezy. Wzięły w niej udział przedszkolaki z 4 winogradzkich placówek. Festiwal piosenki dziecięcej, piosenki przedszkolnej, Śpiewający Wróbelek bajce towarzyszy już od ponad 20 lat, bo dziś mamy 21. edycję, a więc kolejne pokolenia przedszkolaków wyśpiewują wiosnę na bajkowej scenie. Nas to bardzo cieszy, bo jest to impreza barwna, kolorowa, radosna. Dzieci przygotowują się do zaśpiewania piosenek, szczególnie właśnie tych radosnych o wiośnie, i ponieważ zwykle odbywa się w marcu lub kwietniu ten nasz festiwal, miesiące to są takie zmienne, mamy nadzieję, że wyśpiewane piosenki sprawią, że wiosna z nami już pozostanie aż do lata. Festiwal Piosenki Wiosennej od lat wspiera jednostka samorządu pomocniczego osiedla Nowe Winogrady Północ. Radni chętnie uczestniczą w koncertach, kibicują małym artystom i przygotowują dla nich drobne niespodzianki. Boi się zimy, kochany jest na to, na to. Na Wichrowym wiosna, ptaszki śpiewają, a w bajce wróbelki ćwierkają. Czyli rozpoczyna się 21. Festiwal Piosenki Dziecięcej pod nazwą Śpiewający Wróbelek. Samorząd od początku w zasadzie wspiera tę inicjatywę, wspaniałą zresztą, po prostu nagradzając tych młodych zwycięzców konkursu medalami i słodyczami. Tak po prostu, wsłuchując się ten śpiew, wsłuchujemy się w serca tych małych dzieci, które wraz z wiosną pięknie śpiewają. Dziecko śpiewa nie tylko głosem, ale również sercem. Także jest to wspaniała impreza, a takim imprezom warto i należy wspierać i popierać. W 21. edycji festiwalu Śpiewający Wróbelek udział wzięło ponad 20 małych artystów. Każdy przygotował utwór o tematyce wiosennej. Lubią występować. A że wiosna przyszła, więc energia we wszystkich wstąpiła, radosne nastroje, więc jak tylko panie powiedziały, że czy dzieci chcą brać udział w następnym konkursie Śpiewającego Wróbelka, oczywiście wszyscy chórem krzyknęli, oczywiście, że tak. No i było dużo emocji przy wybieraniu piosenek, bo każda się podobała, a zwłaszcza te wszystkie o tematyce wiosennej, o tych śpiewających wróbelkach, o kwitnących kwiatkach. No i wspólnymi siłami dzieci razem z paniami wybrały piosenki, wybrały scenografię, aranżacje i układy taneczne. Także no będzie się działo. Od rana dzisiaj emocje sięgały ze i tu, tym bardziej, że troszeczkę no, choroby nam weszły i trzeba było szybciutko zrobić przegrupowanie, ale nie było z tym problemu, bo wszystkie dzieci bardzo lubią śpiewać i znają wszystkie piosenki. Trzyma pani kciuki za swoje przedszkole? Oczywiście, trzymam za swoje dzieciaki kciuki, ale trzymam też kciuki za wszystkie dzieci, które będą brały udział, bo jest to okazja do spotkania wszystkich dzieci z okolicznych przedszkoli. Jedna z wielu, ale bardzo cenna i jak co roku na nią czekamy. Ja
roku i również w ubiegłych latach tradycyjnie występują przedszkola z Wichrowego Wzgórza, a więc przedszkole numer 37, przedszkole 185 i nasze przedszkole oraz przedszkole 181 z Osiedla Zwycięstwa. Jako że współorganizatorem tych imprez jest jednostka pomocnicza Nowe Winogrady Północ, które oba osiedla Wichrowe Wzgórze i Zwycięstwa obejmuje. Serce skradła wiosna, która wprawdzie nie śpiewała, ale rozdawała całusy i ten powiew wiosny czuło się na całej sali. Także wiosna zagościła w bajce nie tylko dzisiaj, mam nadzieję. Występom dzieci przyglądało się jury, którego przewodniczącą była Jolanta Gałązka. Muszę powiedzieć, że tak, dzieci przepięknie występują. Widać, że są bardzo przejęte swoją rolą. No naprawdę niektóre wykonania no, są przezabawne, nawet takie chwytające za serce. Bardzo dużo chyba pracy włożyły panie, które przygotowywały te dzieci. Też im należy się jakieś tam podziękowanie, ukłon w ich stronę. No a dzieci, no dzieci są cudowne. Dzieci naprawdę, dzieci nie udają. Dzieci występują tak, jak im serce dyktuje, charakter, no i tak dalej. Także bardzo mi się podoba. Jestem pierwszy raz w ogóle na tym występie i też pierwszy raz w jury. I muszę powiedzieć, że no, aż trudno powiedzieć, któremu dziecku jakąś nagrodę przydzielić. Uważam, że wszystkim należy się. Jakieś tam wyróżnienia na pewno będą, ale no, dzieci wszystkie włożyły w to no, swoje serce, pracę wszystkich, także no, bardzo, bardzo fajna impreza. Poczuliśmy wiosnę dzisiaj. Bardzo, no wiosna na pewno, no wiosna. No, jeden z występów był przepiękny, gdzie wiosna posyłała nam takie całusy, że aż na sercu się robiło wiosennie, mimo że dzisiaj pada. Przyleciała Krzyżyca, zwariowana czarownica. Nocę miała jak kolebka i puszczała się na rzekach. Zawsze była roześmiana. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Dzieci są wesolutkie, miłe, ładnie występują, kolorystycznie, no jest super. Wiosnę czuć w powietrzu, widać za oknami, a w Domu Kultury Bajka 11 kwietnia można było ją usłyszeć. Wszystkim uczestnikom festiwalu gratulujemy występów i czekamy na kolejną edycję śpiewającego Wróbelka.